Jaki to rodzaj czworokąta? Podaj jak najdokładniejszą odpowiedź. Na pewno jest to czworokąt. Widać, że ma cztery boki. I widać, że mamy dwie pary boków równoległych. Możemy też powiedzieć, że mamy dwie pary boków przystających. Mają taką samą długość. Ten bok jest równoległy i przystający do tego boku. A ten bok jest równoległy i przystający do tego boku. Czyli ta figura to równoległobok. Zróbmy więcej takich zadań. W tym zadaniu chyba scenariusz jest podobny. Mamy dwie pary równoległych i przystających boków, ale nie są to boki wszystkie cztery o takiej samej długości. Gdyby były wszystkie cztery tej samej długości, to to byłby rąb, ale ponieważ boki są równe tylko parami, ten bok jest przystający do tego naprzeciwko, a ten bok też jest przystający do tego naprzeciwko. Zatem jest to kolejny równoległobok. W tym zadaniu pojawiło się coś ciekawego. Mamy dwie pary boków, które są do siebie równoległe, ale w tym przypadku wszystkie cztery boki mają identyczną długość. To mógłby być równoległobok. I to jest równoległobok, ale tu jest napisane, że mamy podać jak najdokładniejszą odpowiedź, a rąb jest dokładniejszym określeniem tej figury niż równoległobok. Oczywiście, taka figura spełnia warunki bycia równoległobokiem, ale jeśli powiemy, że jest to rąb, to określamy jej własności jeszcze dokładniej. Nie każdy równoległobok jest rąbem, ale każdy rąb jest równoległobokiem. W tej figurze każdy z boków jest równoległy do boku leżącego naprzeciwko, i wszystkie cztery boki mają równą długość. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie: Jaki to rodzaj czworokąta? Podaj jak najdokładniejszą odpowiedź. Tutaj mamy dwa boki, które są do siebie równoległe. Tutaj mamy drugą parę boków, które nie są równoległe czyli to jest trapez. Ale tutaj są dwie możliwe odpowiedzi: trapez albo trapez równoramienny. Trapez równoramienny to taki trapez, w którym dwa boki nierównoległe mają taką samą długość. Tak samo jak w trójkącie równoramiennym, w którym dwa boki mają taką samą długość. Widać na tym rysunku, że te dwa nierównoległe boki, ramiona, nie mają takiej samej długości. To nie jest trapez równoramienny. Gdyby były równe, to zaznaczylibyśmy odpowiedź trapez równoramienny, bo jest ona dokładniejsza niż odpowiedź trapez. Ale ta figura to po prostu trapez. Jeszcze jedno zadanie. Jaki to rodzaj czworokąta? Moglibyśmy powiedzieć, że to jest równoległobok, bo wszystkie boki są parami równoległe. Ale gdybyśmy chcieli być dokładniejsi. To widać, że wszystkie boki mają też taką samą długość, a zatem moglibyśmy powiedzieć, że jest to rąb, ale możemy być jeszcze dokładniejsi i powiedzieć, że wszystkie boki przecinają się pod kątami prostymi. W takim razie, jeżeli chcemy być tak dokładni jak to tylko możliwe, to powiemy, że jest to kwadrat.